Miracle Resort to jest format kącik kawowy. Dlaczego kawowy? No bo idealnie do, może w Polsce no to nie jest już aż taki poranek, ale zawsze pierwszą lub drugą kawkę warto wypić, a żeby wam umilić ten poranny czas, ślemy wam relację wprost z tureckiej Antalii. Ze mną jest kierownik Marcin Pimczyński. Dzień dobry, trenerze, kierowniku. Dzień dobry, kierowniku. Do trenera to daleko, daleko i, tak, i nie. Tak, oczywiście. Dla nas to taka mała tradycja, można powiedzieć, bo zazwyczaj, gdy startujemy z relacjami z Turcji, to często obchodzimy hotel, opowiadamy trochę o realiach obozowego życia i właśnie dlatego zaprosiłem cię, kierowniku, do tego, żeby trochę po tym poopowiadać. Ja chciałem zapytać, jak generalnie samopoczucie po tych dwóch dniach, czy już jetlag minął, czy już wszystko jest dopięte, czy jesteśmy zadowoleni? Myślę, że jest w miarę okej. Dopinamy jakby jeszcze szczegóły takie najdrobniejsze tutaj na miejscu. Przystosowanie, no jednak te dwie godzinki to jest duża różnica i przestawić się w posiłkach na wstawanie poranne jest ciężko, ale zawodnicy już w pełni gotowi, jak i sztab, jesteśmy do pracy. Kierowniku, chciałem podpytać, zanim przejdziemy do takich bieżących elementów zgrupowania, no to chciałem cofnąć się do historii. Już 5 zgrupowań, tylko 2 osoby chyba na tym zgrupowaniu mogą poszczycić się takim stażem, jeśli chodzi o wyjazdy. No tak naprawdę od reaktywacji to ty, kierowniku, odpowiadasz za organizację tych wyjazdów. No i tak pytanie, czy już takie doświadczenie przemawia przez ciebie, gdy trzeba zorganizować taki obóz na Półwyspie Azja Mniejsza? Na pewno jest łatwiej, jeżeli chodzi o tą logistykę, no bo wiadomo, pierwszy wyjazd to była taka nowość, myślę, że dla całego klubu po reaktywacji, choć teraz też to była nowość, bo po raz pierwszy lecieliśmy z Warszawy, bo do tej pory wylatywaliśmy zawsze z Berlina, ale tak, tutaj jeżeli chodzi o samą wyprawę, to jest już dużo, dużo łatwiej, bo te wszystkie procedury lotniskowe, hotelowe znamy, aczkolwiek teraz też jest nowość, bo jesteśmy w zupełnie nowym miejscu jakby dla Widzewa. No, poruszyłeś sporo wątków, więc zacznę początek od tej podróży, bo ona zdecydowanie się skróciła. Wylot przez Berlin, Brandenburg generował no, dłuższy czas. Wcześniej zgrupowania w Alanii nawet, no, nie wszyscy kibice wiedzą, ale to jest oddalone, przepraszam, nie wiem, czy dobrze pamiętam, przynajmniej godzinę chyba od lotniska, nawet dwie. 2,5 godziny od lotniska, no, więc, autokarem. Więc w przybliżeniu z 22 godzin skróciła nam się podróż do 10, to jest chyba ważne ze względu na zdrowie zawodników. Może nie zdrowie, ale samopoczucie. Tak, na pewno, nawet jeżeli chodzi o przystosowanie zawodników już do następnego dnia, do treningu, jednak po takiej podróży to jest duży problem. Zawodników, no mówię, czy w autokarze, czy później w samolocie, tam gdzieś żeśmy po drodze robili postoje na posiłki. Teraz tak, jak mówisz, to się mocno, mocno skróciło, ale skróciło się to też dzięki temu, po prostu dlatego, że są dostępne, więcej lotów z Polski jest dostępne. Wtedy nam zależało na tym, żeby wylecieć konkretnego dnia i loty były tylko i wyłącznie z Berlina. W tamtym roku już było troszeczkę zmiany, że wylatywaliśmy z Berlina, a wracaliśmy do Warszawy, a w tym roku Warszawa, Warszawa. Chciałem już zapytać stricte o warunki, które nam tutaj zaoferowano. Zacznę od boisk, bo to jest chyba najważniejsze, dlaczego przyjeżdża się tutaj. W poprzednich latach cieszyliśmy się z zielonych boisk, ale no one były mocno eksploatowane ze względu na to, że chociażby byliśmy klubem drugoligowym, pierwszoligowym, no graliśmy jako ostatni, prawda? Wiele klubów przyjeżdżało przed nami. Teraz do boisk chyba nie można mieć żadnych zarzutów, nie odczuwa się chyba, że są wyeksploatowane. Tak, boiska są w bardzo dobrym stanie, chociaż tak jak powiedziałeś, zawsze byliśmy ostatni i w tym roku też jesteśmy prawie ostatni, bo jako chyba, nie wiem czy jedyna ekipa, tego nie sprawdzam, ale wylatujemy bardzo późno z Turcji. Na boiskach już raczej są drużyny ukraińskie, radzieckie, bo oni późno zaczynają ligę i tych drużyn tutaj jest więcej, ale boiska w tym roku naprawdę są w mega fajnym stanie. Wszystkie boiska są z wysiewu, to nie są boiska gdzieś tam z rolki kładzione, więc oni się ani nie wyrywają, nie wyrywa się trawa, nic się z nią nie dzieje. Naprawdę bardzo dobrze do tej pory są przygotowane boiska. Turcja zawsze była gościna dla krajów radzieckich, czechosłowackich i jugosłowiańskich. Przechodząc już do warunków noclegowych, chciałem właśnie zapytać, jak ocenia kierownik no, hotel, jak do tej pory. Oczywiście to jest jeszcze trochę wcześniej, żeby ocenić wyżywienie, czy powiedzmy sam pobyt, ale czy na razie wszystko jest w porządku? Znaczy tak, jeżeli chodzi o wyżywienie, to zawodnicy, jak i sztab chwalą bardzo kuchnię tego hotelu, mimo że jesteśmy drugi dzień, ale gdzieś urozmaicenie tych posiłków i ilość
i dostępność bez problemu, naprawdę bardzo miła obsługa, jest wszystko perfekt, jak myślę, co roku, mimo że to były, jak śmiesznie można powiedzieć, inny poziom walutowy tych hoteli, ale za każdym razem było bardzo dobrze i teraz też tak jest. Czy Marcin Hackman podniósł stawkę? Tak jak powiedziałem, przedtem był inny system walutowy. Tak jak widzę, poszedł do góry tymi szczebelkami, gdzie już jesteśmy w ekstraklasie, tak i zmieniliśmy hotel na lepszy. Dla kibiców, którzy nie wiedzą, Marcin Hackman to taki pośrednik, organizator obozów dla wielu klubów Ekstraklasy, ale i nie tylko, który tutaj na miejscu jest takim, można powiedzieć, gospodarzem domu. Nie w charakterze Stanisława Anioła na pewno, ale na pewno osoby, która bardzo pomaga tutaj we wszelkiej organizacji, jest, tak jak powiedziałem, pośrednikiem między nami a gospodarzami w hotelu. Chciałem zapytać jakąś taką specyfikę też pobytu, no bo obóz rządzi się swoimi prawami, jak derby Łodzi i tak dalej, ale na pewno ten czas tutaj jest zaplanowany do ostatniej minuty i chciałem podpytać, czy ciężko jest po pierwsze zorganizować taki plan dnia, bo to z perspektywy kibiców może być ciekawe, a druga sprawa, czy zmobilizować zawodników do przestrzegania tego planu, też jest trudno. Znaczy, jeżeli chodzi o plan, no to bardzo duża pomoc sztabu, bo my ten plan tworzymy oczywiście razem, są sugestie trenerów, kiedy mamy trenować, kiedy mają być odprawy, więc my to wszystko tworzymy razem, a zawodnicy muszą się po prostu do niego dostosować. To jest, my to robimy wszystko dla nich, a oni później muszą się cieszyć boiskami czy innymi aktywnościami, które są tutaj dla nich zorganizowane. No możemy ujawnić, że dzisiaj nasz, to nie był tercet, to był kwintet iberyjski, spóźnił się troszeczkę na zbiórkę, no bo kawka się robiła, no ale wszyscy zdążyli do autokaru i dojechaliśmy i właśnie, ta odległość do boisk to chyba też jest atut, bo mam wrażenie, że w poprzednich latach była też niewielka, ale to chyba też jest bardzo ważne, że te boiska nie są gdzieś daleko, tylko są na miejscu, blisko hotelu. Tak jak mówisz, są, uważam, w bardzo przyzwoitej odległości od hotelu, bo podróż zajmuje nam między 16 a 20 minut, tak maksymalnie. Na pewno bliżej boiska były w Gold City, tam gdzie byliśmy trzy razy za jakby w niższej lidze. Tam było bardzo blisko na boiska, aczkolwiek bardzo droga urozmaicona, bo jeździliśmy w góry, można powiedzieć, no więc autokarem. W Turcji jest to bardzo duże przeżycie. No tak, rzeczywiście te długie pola bananowców i robienie po pierwsze zawiasów i jeszcze tutaj w górę no i w dół. I przede wszystkim specyficzna jazda kierowców autokarów to jest też... Można sporo przeżyć. Tak, dla kibiców, którzy nie wiedzą, dur to stop. Dur to stop, tak jest. Dokładnie, jest trochę uśmiechu, czy... I czerwone światło w Turcji nie obowiązuje. Tak, i tutaj generalnie jest wolna amerykanka. Powoli kończymy, no bo masz, kierowniku, dużo obowiązków. Zbliża się sparring z Trenčínem. Chciałem teraz podpytać, może nie o szczegóły, bo wiemy, że to się, pewne rzeczy się tutaj dogrywają i na pewno tutaj jeszcze pewne rozmowy trzeba przeprowadzić, ale właśnie, chciałem też zapytać o specyfikę dogrywania takich meczów kontrol. Chciałem dowiedzieć się, czy to jest jakaś trudność, czy jak to wygląda, żeby przybliżyć to kibicom. No bo... Czy jest tutaj agencja turecka, która jak gdyby ze strony Marcina Hackmana organizuje pobyty drużyn i to agencje między sobą dogadują, jak gdyby przedstawiają kontrakty, przedstawiają dostępne drużyny, a sztaby szkoleniowe po prostu dobierają sobie przeciwników, podpisuje się kontrakt. I tyle, i lecimy. To, co mogę zaradzić, to my na pewno na czerwono. O, i to jest bardzo ważne dla wielu kibiców. Jest to, tak jak powiedziałem, istotna kwestia. No i jedna, o którą kibice na pewno pytali. Czy zarezerwowaliśmy więcej pokojów, niż nas przyjechało? Pokoje w hotelu są dostępne. Okej, czyli... odpowiedź otwarta, można domyślać się odpowiedzi, być może ktoś dojedzie jeszcze do hotelu Miracle Resort. Kierowniku, bardzo dziękuję za to, że poświęcił nam Pan dzisiaj czas, no domyślam się, że i dobrze wiemy, że tych obowiązków dzisiaj jest sporo, więc nie przedłużam, 10 minut nam zajęła rozmowa, więc więcej to nie zajmie, ja przejmuję mikrofon. Dzięki śliczne za rozmowę i pozdrawiam wszystkich oglądających, słuchających, na razie.
I teraz chwilka na mnie. Ja ze swojej strony chciałbym przypomnieć, że na antenie Widzew TV możecie oglądać pierwszy odcinek kulis z drogi i z pobytu w Antalii. Za chwileczkę rozmowa z naszym drugim gościem, Mateusz Żyro, już przemyka się niczym pomiędzy napastnikami, zawodnikami drużyny przeciwnej. Przejął ode mnie mikrofon i jest tutaj razem ze mną, stoi uśmiechnięty. Mnie oślepia słońce, ale widzę cię całkiem dobrze. Witam cię, Mateusz. Witam, witam. Dzień dobry. Mateusz, chciałem zapytać, czy trochę jak kierownika, czy jetlag minął, czy odczuwa się jetlag po takiej krótkiej podróży? Tak jak kierownik powiedział, no rano jest mi się najgorzej, bo śniadania mamy 7:30. Te dwie godzinki... O, trener Daniel Myśliwiec bacznie obserwuje nawet zawodników na trzecim piętrze. Cały czas ma na nas oko. Te dwie godziny rano robią różnicę, ale później w ciągu dnia jest okej. Po obiadku też siesta, więc idzie się zrzemnąć jeszcze te pół godzinki, godzinkę, więc jest okej. Karty, rzutki, książka. Jak umiliłeś sobie drogę do Antalii? Serial bardziej. Co oglądasz? O Arsenalu oglądałem taki serial na Amazonie i później zacząłem The Crown, ostatni sezon, więc tak. Czyli mamy tutaj fana korony brytyjskiej. No ciekawe, że powiedziałeś o tym serialu, bo tutaj też trochę przybliżamy kulisy waszej pracy. Jakby jesteś do tego przyzwyczajony, że ta kamera was śledzi i czasami trzeba poudawać, pomałpować trochę przed obiektywem? Trudne pytanie. Trudne, no nie, no się też zależy od charakteru danej osoby. No ja staram się być sobą, staram się być naturalny, a czy tam czasem ktoś jakoś pokazówę odstawi, to już zależy od człowieka. Z kim jesteś w pokoju? Z Markiem Hanuszkiem. O proszę, jakim on jest współlokatorem? A bardzo dobrym, profesjonalista, wcześniej chodzi spać, więc mi to bardzo, bardzo mi to odpowiada. Jest też szachistą, może nie zawodowym, ale do takiego na pewno aspiruje, więc też dużo czasu spędza na rozgrywaniu partii szachów. Więc bardzo dobrze się dogadujemy i bardzo dobrze nam się mieszka. No tak zrozumiałem w kontekście, że chyba nie jesteś entuzjastą tej gry. Umiem grać, potrafię grać, ale no nie jestem takim zapaleńcem jak Marek czy jak trener. Na pewno też nie jestem w takim poziomie. Czasem coś tam zagram, ale żeby być dobrym szachistą, to tak jak we wszystkim, trzeba po prostu trenować i grać, a nie mam takiego zapału do tej gry, ale uważam, że jest bardzo dobra, rozwijająca i może kiedyś tak do tego siądę, że nauczę się tych wszystkich otwarć i tego typu rzeczy. Zdradź proszę kibicom, w którym pokoju toczy się obozowe życie podczas zgrupowania? Gdzie jest takie najlepsze towarzystwo, żeby przyjść wieczorem, pograć w Uno albo w Warcaby? To pewnie u naszej młodzieży prawdopodobnie. No, proszę. Nie zapraszali mnie jeszcze, więc nie wiem dokładnie. Już chyba się nie zaliczasz, przykro mi. nie wiem, który numer pokoju, ale też zawsze ciekawie są fizjo, więc jak coś tam na popularną bajerkę można podskoczyć. Okej. Okay. Ktoś zabrał konsolę, jak to wygląda? Bo myślę, że dla kibiców też jest to ciekawe, czy ktoś jest takim zapalonym graczem, czy właśnie o to życie takie pomiędzy treningami, no bo nie tylko po to się tu przyjeżdża, ale również po to, żeby się trochę chyba zintegrować. Tak. Z tego co wiem, Jan Krzywański zabrał sobie konsolę, więc do niego można podbić, żeby coś pograć w jakąś fiwkę. I tylko on myślę, że tą konsolę wziął, ale kilku graczy w drużynie jest, z tego co słyszałem też w szatni. Mato Milosz też lubi pograć, więc ale mówię, no jeszcze mnie chłopaki nie zapraszali, cały czas czekam na zaproszenie. No już chyba trochę właśnie wybijasz się ponad grupę młodzieżowców, bliżej już chyba do Gen Z albo do boomerów jak mnie. Do życia takiego w hotelu wrócimy, no bo najważniejsze są jednak tutaj treningi, prawda? I chciałem podpytać, no czy jest, no być może jest to pytanie z tezą, ale no czy czujesz tą różnicę jednak dzisiaj i wczoraj grając już na normalnych murawach? No tak. No, różnica zdecydowanie jest, ta piłka inaczej się zachowuje. Boiska są w dobrym stanie, więc to najważniejsze. Pogoda też sprzyja, więc super warunki do treningu i na pewno no, wczoraj nawet początek treningu był taki średni pod względem jakości w naszym wykonaniu, ze względu na tą adaptację do tej murawy, ale już końcówka i dzisiaj myślę, że było spoko, adaptujemy się cały czas, jutro na sparing już,
już myślę, będzie wszystko git i fajnie, fajnie. No, dla naszego zdrowia myślę to też dobrze, dla stawu, dla wszystkiego, że w końcu trenujemy na tych naturalnych już murawach. Byłem na różnych zgrupowaniach, widziałem różne relacje i te plany treningowe wyglądają różnie. Niektórzy skupiają się na stałych fragmentach gry, inni szlifują taktykę. U was przez te dwa pierwsze dni widziałem po pierwsze dużo gry na mniejszej przestrzeni, a druga sprawa to rywalizacja. Jakby było dużo zajęć z piłkami, zastanawiam się, czy to dla ciebie dobrze, czy to jest takie satysfakcjonujące, napełniające energią, jak ty to oceniasz, jakby jak podsumujesz te pierwsze dwa dni? Tak, pozytywnie. No wczoraj ta ostatnia gierka, to tam naprawdę walki, zaangażowania nie brakowało. Wynik też był na styk do końca, więc fajnie, bo to jest nam potrzebne, żeby właśnie budować taką atmosferę treningu, żeby zbudować tworzyć te warunki meczowe na treningu, więc to były dobre dwa dni. No, dzisiaj trochę luźniej ze względu na to, że jutro mamy mecz sparingowy, ale te dwa dni oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Przykro mi, ale trener słuchał i może wyciągnąć konsekwencje z tego powodu. Do gry wracają Juan Ibiza i Serafin Szota. No, jakby nie patrzeć, to twoi rywale do gry w bloku defensywnym. Chciałem cię podpytać o to, jak podchodzisz do rywalizacji, czy generalnie cieszysz się, że koledzy wrócili. No i czy ma to wpływ jakby trochę na ciebie, na funkcjonowanie w drużynie? Bardzo się cieszę, że wrócili. Mam nadzieję, że reszta chłopaków kontuzjowanych też jak nas się dołączy, bo są nam potrzebni. Czym większa jakość na treningu, to tak samo każdy zawodnik indywidualnie się wtedy rozwija. Chłopaki mają doświadczenie, mają umiejętności, więc to tempo jeszcze wskakuje na wyższy level i osobiście się cieszę i każdy z nas po prostu będzie tylko lepszym zawodnikiem. Byłeś wczoraj w czerwonych czy w niebieskich, bo nie pamiętam już? Zwycięzcach, czyli niebieskich. Niebieskich, okej. Okay. Co przeważyło na tym, że udało wam się zwyciężyć? Więcej goli strzeliliśmy. No to jest najważniejsze, to jest najważniejsze w piłce. Brawo, dobra odpowiedź. Rzeczywiście. Generalnie to była taka gierka, powiem ci szczerze, to widać na zdjęciach, to widać. Myślę, że będzie do zobaczenia dzisiaj w kulisach, ale to była gra, w której było dużo takiej walki. Byłem zdziwiony, bo to tak napawa też takim optymizmem. Fajnie, jak widać tyle energii i chęci do gry i do rywalizacji. No zgadza się. No ja jestem tego zdania. Jakakolwiek gra treningowa by nie była, to trzeba wygrać. Ja też jestem takim człowiekiem, że średnio umiem przegrywać, szczerze mówiąc, i nawet jak taką gierkę na treningu przegrywam, to potem chodzę gdzieś zdenerwowany, dlatego fajnie, że to wszystkim się już to udziela. Widać, że też każdy walczy o ten skład, więc oby tak dalej. Nie lubisz przegrywać, więc co dlatego nie podejmujesz partii szachów? Być może też. No zależy z kim. No. Z kimś o swoim poziomie pewnie bym porywalizował, ale tak jak z Markiem czy z trenerem, to nie miałoby większego sensu. Okej, okay, tu już nie drążę. Myślę, że z perspektywy kibiców ciekawe jest, patrząc na całe zgrupowanie, także takie codzienne życie. Niewiele obozu jeszcze minęło, ale chciałem cię pytać o tak trywialne rzeczy, jak chociażby jedzenie. Jak oceniasz, czy na razie nie jesteś znużony, że tak powiem? Nie. Jest duży wybór. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Wiadomo, no, jesteśmy profesjonalistami, więc te wybory żywieniowe po wskazówkach dietetyka gdzieś wybieramy, dlatego bardzo dobre jest, bardzo dobra kuchnia, nie mogę złego słowa powiedzieć. Powoli będę zmierzał do końca. Chciałem cię już zapytać trochę o twoją rolę w zespole. Mówiliśmy o rywalizacji, ale trochę nasunęła mi się myśl, gdy wspomniałem o tej młodzieży, no bo ty już nie jesteś trochę takim bąbelkiem, tylko już wyrastasz trochę na jednego z liderów zespołu i czy ty czujesz taką zmianę trochę pokoleniową w sobie, że już jakby nie jesteś takim młodym, zdolnym ligowcem, tylko jednak już takim doświadczonym piłkarzem? Tak, no na pewno tak. No jak teraz chłopak bramkarz z nami poleciał, rocznik 2008, no to już tak mówię, że już trochę tych lat mam, ale tak, no to już też jestem teraz półtora roku w klubie, więc ta moja pozycja, myślę, jest w miarę już ugruntowana, więc teraz myślę, też będę miał trochę większy wpływ na
na całą grupę. Oczywiście jestem gotowy i dobrze się odnajduję. Na przemijanie nie mamy wpływu, więc trzeba po prostu iść z duchem czasu. No piękne tutaj myśli w naszym dzisiejszym programie. To chciałem pociągnąć trochę wątek, bo gdy ty byłeś młodym zawodnikiem, to musiałeś, że tak powiem, waflować za starszyznę. Jakby byłeś z tego pokolenia, które mocno odczuwało takich starszych zawodników, powiedzmy urodzonych na przełomie lat 80. i 90. jeszcze? No, na szczęście tak. Znaczy ja tak teraz to odbieram, że na szczęście tak. To już taka końcówka. Końcówka była tej takiej starej szkoły, że wiadomo, no, piłki, wszystko, sprzęt, o wszystko trzeba było dbać. Czasem jeszcze na początku dzień dobry trzeba było mówić do starszych zawodników, ale to już była końcówka tych takich czasów tej starej szkoły, ale to dobra szkoła życia. Teraz już wiadomo, jest wszystko idzie w takim kierunku, gdzie te kluby są bardziej profesjonalne, choć u nas młodzież uważam, że też dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków i sumiennie do tego wszystkiego podchodzą. Czyli nie ma fali wobec młodzieży? Fali? Fali, no czyli takiego tyrania, kocuwy, nie wiem jak nie, to... Nie. Jest. No wiadomo, jak coś odwalą, to starszyzna zwróci im uwagę, ale... Tak, dobrze się adoptują. Nie jest tak, że muszą się bać, gdy się wychylą troszeczkę. Nie. Tu też nie ma takich właśnie postaci, że... A takim piłkarskim okiem, gdybyś miał polecić kibicom, na kogo warto zwracać uwagę? No wiadomo, że nie wyróżniamy, bo wiadomo, kolektyw, drużyna, znamy te frazesy, ale gdybyś miał tak stwierdzić, kto się wyróżnia z młodych zawodników? Tak piłkarsko na początek? Piłkarsko? Ignacy Dawid teraz dobrze wygląda. A tak charakterem? Charakterem... No, na plus oczywiście. Czy raczej są wszyscy spokojni, wszyscy tacy cisi są, spokojnie. Nie ma raczej... Kaczu jest chyba taki najbardziej wygadany. Dzisiaj ma urodziny. To już w ogóle... Będzie coś? Które 19, ostatnie naście ma. No, to tort pewnie będzie, no sola zaśpiewamy. I... Tylko tort? No myślę tylko to, no co może być więcej? Nie wiem, ja cię pytam. Myślałem, że zaprosisz. Tkaczu zaprasza, nie ja, no. Okej, skoro on jest gospodarzem, no to jego zapytamy. No. Słuchaj, nie będę przedłużał, to jest nasz pierwszy program i myślę, że tutaj postawimy kropkę. Życzę ci wszystkiego dobrego podczas zgrupowania i oby bez urazu, bez kontuzji i żeby to przyniosło dobrą grę na wiosnę. To jest, myślę, najważniejsze. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. To był Mateusz Żyro w pierwszym kąciku kawowym. Mateusz, jeszcze raz wielkie dzięki. Ja ze swojej strony zachęcam was do tego, żebyście oglądali kolejne live'y prosto z Antalii, z hotelu. Jak się nazywasz hotel? Miracle Resort, dokładnie, wypadło mi to z głowy, przepraszam was, ale jednocześnie zachęcam was do tego, żeby oglądać dzisiaj kulisy drugiego dnia pobytu w Turcji. To tyle na dzisiaj. Jutro kolejnych dwóch gości. Będziecie mieli okazję zadać im pytania za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Kończymy. Merhaba, widzew.